Moi drodzy, przyszłość Forza Horizon, serii Forza Horizon stanęła ostatnio pod bardzo dużym znakiem zapytania, dlatego że aż 6 bardzo ważnych ludzi odeszło z Playground Games, czyli studia, które tworzy serię Forza Horizon od 2010 roku. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, moi drodzy. Źle się dzieje, ale zanim przejdziemy do tych smutnych wiadomości, przejdźmy na chwilę do tych dobrych wiadomości, czyli do najnowszej aktualizacji, która będzie się nazywała High Performance. Forza Horizon 5 High Performance, w której między innymi będziemy mieli aż 4 nowe samochody. I mówię tu nie tylko nowe, że nowe w serii Forza Horizon, ale także nowe jako nowe w rzeczywistym świecie, bo najstarszy samochód jest z 2019 roku, czyli całkiem świeży model. Dodatkowo na stadionie będziemy mieli owalny tor, który na screenshocie wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I będziemy mogli sobie na nim spróbować takiej jazdy bardziej motorsportowej. Czy to jest nawiązanie do Forzy Motorsport 8 i czy faktycznie będziemy mieli jakieś nowości w kierunku właśnie tej nowej części Forzy? Jestem bardzo ciekawy, kiedy Motorsport 8 pojawi się w Forzie Horizon. No w ogóle, kiedy będzie premiera Forzy Horizon. Boże! Forzy Motorsport 8. Myli mi się wszystko z Forza Horizon, no. Tyle już tej Forza Horizon, że szok. No dobra. Pierwszym samochodem, który pojawi się w Forza Horizon 5, będzie Porsche Motorsport 935. Jest to dość ciekawe auto. Właściwie jest to głównie torowy samochód, który będziecie mogli sobie zdobyć w Forza Horizon 5. Wszystkie te samochody, które teraz pojawią się, będą to takie bardziej torówki. Następnym samochodem będzie chociażby Lamborghini Huracan STO. Czyli taka hardkorowa wersja Huracana, ale pojawi się też elektryczne Porsche. Będzie się nazywać Porsche Mission R. Słuchajcie, 1088 koni mechanicznych. Ładuje się ten samochód ponoć od 5 do 80% w 15 minut. Jest to oczywiście elektryk. No, jestem mega ciekawy tego samochodu. Jak widzicie, w Forza Horizon 5 jest już coraz więcej tych elektryków. Jeśli powstanie Forza Horizon 6, to już w ogóle będzie pod znakiem samochodów elektrycznych. Najbardziej tak naprawdę podjarany jestem trzecim samochodem, którym jest Audi RS6 Avant. Ten samochód wygląda kosmicznie, wygląda niesamowicie i wszystkie Audice, te takie sportowe w Forza Horizon 5
właściwie tu są tylko sportowe wersje Audi i w ogóle wszystkich samochodów w Forza Horizon 5, ale te samochody brzmią niesamowicie nieziemsko i uwielbiam, ubóstwiam. Mega się cieszę, że pojawi się wersja Avant, czyli taka tatusiowa kombi, shooting brake, nazwijcie to jak chcecie. Wygląda nieziemsko samochód i nie mogę się doczekać, kiedy już się pojawi. Tak właściwie wśród Audi to twórcy karmią nas całkiem nieźle, bo zobaczcie, mamy tutaj RS7 Sportsback z 2021 roku, mamy z 2018 roku RS5, RS4 Avant, którą zrobiłem sobie chyba do driftu, mamy RS6 Avant, ale z 2015 roku, czyli tą taką starszą wersję, a teraz będziemy mieli RS6, która stylistycznie powinna bardziej przypominać RS7 Sportsback, czyli to będzie naprawdę wypierd, jeśli chodzi o karoserię. Zobaczcie, jak wygląda RS7. RS6 jest takie trochę... Ciężko powiedzieć, czy to jest tak naprawdę tatusiowy samochód, bo RS6 jest też astronomicznym autem, ale stylistycznie będzie bardziej przypominać RS7, także jeszcze będziemy mieli do tego kombiaka, wagon, kozak. Ja jestem podjarany, jestem mocno tym samochodem, więc aktualizacja pojawi się 27 kwietnia i na szczęście noc już będzie trwała normalnie, bo nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale podczas tej ostatniej aktualizacji, kiedy pojawił się nowy dodatek mapowy, no to noc trwała bardzo długo, tak? Łatwo jest trafić na noc, logując się do gry chociażby, dlatego że oni chyba dwukrotnie wydłużyli czas trwania nocy, żeby sobie można było częściej w tej nocy pojeździć. No, na początku było to fajne, ale już 4 tygodnie tej nocy, no trochę za dużo, nie? I teraz, jak widzicie, robi się już zachód, robi się ciemno, zaraz będzie noc i będzie ta noc przez jakąś godzinę realnego czasu. Nie wiem, może przesadzam, no ale bardzo długo tak się to wydaje, nie? I przechodzimy do tej smutnej części naszego wideo, czyli 6 pracowników Playground Games odeszło ze studia. Utworzyli swoje własne studio, które nazywa się Maverick Games i na czele tego studia stoi Mike Brown, czyli ten gościu, taki blondyn, który zapowiadał zresztą Forza Horizon 5 w 2021 roku na E3. Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. W ogóle nie spodziewałem się, że ten typo, wiesz, odejdzie z tego składu i utworzy coś swojego, no ale w sumie 13, nie wiem ile on tam pracował, ale studio 13 lat już ma, bo zostało założone w 2010 roku. No i po tym czasie widocznie Mike stwierdził, że czas na jakieś zmiany. On zajmował się, on był chyba jakimś community managerem albo kimś takim. Poza nim taką bardzo ważną osobą, która odeszła, jest Tom Butcher, czyli gościu, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, ale gościu też był zaangażowany dość mocno w produkcję nowych gier w Playground Games, czyli głównie w serii Forza Horizon. Poza tymi dwiema osobami mega ważnymi odeszło jeszcze kilka innych, które zajmowały się bezpośrednio produkcją tej gry od samego początku. I w swoim nowym studio Mike mówi dokładnie tak, muszę wam aż przeczytać. Naszym celem dla Maverick Games jest być studiem dla ludzi, którzy się uwielbiają. Obecnie pracujemy nad ekscytującym, ultra wysokiej jakości tytułem. Tworzymy dom dla wszystkich gotowych podjąć ryzyko, ciekawskim, kreatywnym, innowacyjnym i dla ludzi, którzy chcą być sobą, a także ponad tym. To znaczy, no oczywiście brzmi to bardzo fajnie, nie? Ale to tak też brzmi, jakby Mike chciał powiedzieć, że nie mógł być w Playground Games sobą, nie mógł być kreatywny i nie mógł być innowacyjny. Tylko raczej w Playground Games stawiali na już utarte ścieżki, to co ludziom się podoba, dodając w kolejnej części Forzy małe, acz ciekawe zmiany. Nie jest powiedziane, że studio Maverick Games, bo tak się nazywa studio założone przez m.in. Mike'a Browna, nie jest powiedziane, że oni będą tworzyć grę wyścigową.
on powiedział, że zajmują się tworzeniem gry z otwartym światem. Czekajcie, jak on to dokładnie powiedział. Skupiają się na stworzeniu wysokiej jakości gry wideo z otwartym światem na konsole i PC. Ale nigdzie nie napisali, że chcą, czy nie powiedzieli, że chcą stworzyć grę z samochodami, że chcą stworzyć grę wyścigową. Więc nie wiadomo tak naprawdę, co to będzie za byt i czego będzie dotyczyć. No, doświadczenie tych osób, które odeszły od Playground Games, sugeruje raczej, że to będzie jakaś gra wyścigowa. Ja wam powiem, ja jestem ogromnym fanem Forzy Horizon 5, w ogóle serii Forza Horizon. Pewnie już zdążyliście zauważyć i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł zrobić faktycznie dużo lepszą grę od tego, co my tutaj mamy, ale ci pracownicy pokazali nam, że potrafią stworzyć dobrą grę w postaci serii Forza Horizon. No i jestem ciekawy, co będą mieli nam do zaoferowania w swoim nowym studio. Czy faktycznie będzie to wysokiej jakości tytuł, czy jednak okaże się jakimś tam dziełem, które gdzieś tam się pojawi i po chwilę zniknie. No i mam nadzieję oczywiście, że to będzie jakaś gra wyścigowa, równie ciekawa co Forza Horizon. Najważniejsze jest to, że jest otwarty świat. Ja bardzo lubię gry z otwartym światem, niezależnie od tego, czy to są gry wyścigowe, czy to są jakieś inne gry. Lubię mieć po prostu swobodę, także cieszę się, że taka zgrana ekipa, która ma za sobą worek doświadczeń, robią coś zupełnie nowego, aczkolwiek jednocześnie smutno mi, dlatego że mam wrażenie, że następna część Forzy Horizon nie będzie już na takim poziomie, jak była do tej pory. Czy ci pracownicy, którzy zostali w Playground Games, ogarną temat i będą w stanie produkować dalej świetne części następnych Horizon? Ciężko powiedzieć, co nie? Z drugiej strony jest jeszcze cała armia ludzi, którzy zajmują się Forzą Motorsport, czyli odrębną gałęzią Forzy, i może oni zostaną też rozdysponowani w taki sposób, żeby pomagać tym ludziom, którzy są już przy tworzeniu Forzy Horizon 6, o ile takowa powstaje. Nie ma jeszcze żadnych plotek ani przecieków o nowej części Forzy Horizon, ale jeśli jakieś będą, to oczywiście dam wam znaka. Plotki i przecieki natomiast są o Forzie Motorsport 8. Pojawił się ostatnio dziwny screenshot mega niskiej jakości, który pokazywał nam, jak gra wygląda. Raczej została odpalona na jakichś tam niskich ustawieniach i nie ma co zbytnio brać do siebie tego, jak ta gra wygląda. Po prostu ktoś wrzucił sobie takiego screenshota, pojawił się w sieci, no i wygląda to tak, nie? Finalnie gra, już widzieliśmy na zwiastunach i gameplayach, że wygląda astronomicznie. Zresztą jest na nowym silniku graficznym, także ja jestem na 100% pewny, że to będzie wypierd. Aczkolwiek dla osób, które nie wiedzą, co to jest Forza Motorsport, to jest... właściwie to seria Forza Horizon jest takim odłamem od Motorsport, bo najpierw była Motorsport, a potem była Forza Horizon, który skupia się na wyścigach po torach. Tam nie mamy otwartego światu, mamy tylko i wyłącznie tory. Natomiast mamy też na przykład, jeśli jest jakiś jeden tor, załóżmy, że jest to jakiś tor w Stanach Zjednoczonych, to będą się pojawiać też jakieś jego historyczne wersje, bo nie tylko mamy do dyspozycji te najnowsze wersje tego toru, tylko na przykład są jakieś tam wersje przed remontami, przed jakimiś tam zmianami, gdzie mogli sobie na nich pojeździć. Natomiast no nie będzie tam czegoś takiego, jak tutaj teraz ja uprawiam w Forza Horizon 5, że jadę sobie Audicą 300 km dookoła mapy i po prostu sobie miło spędzam czas, nie? Nie, tam będziemy spędzać czas na torze, tam będzie ulepszona fizyka, ponoć bardzo zaawansowana, i no, będziemy mogli się ścigać na naprawdę wysokim poziomie. Raczej tytuł skierowany dla osób, które posiadają już całkiem solidne sprzęty, takie jak właśnie kierownice. Raczej nie będzie to tytuł skierowany dla osób, które grają na padach, chociaż oczywiście pewnie będzie można na padziku też sobie pośmigać. Kurczę, nagadałem się, ale chyba parę konkretów dzisiaj ode mnie usłyszeliście. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo jestem mega ciekawy, jak sytuacja się rozwinie. Czy to oznacza koniec Forzy Horizon, serii Forzy Horizon, czy może coś więcej?
Na horyzoncie mamy jeszcze kilka innych ciekawych i ekscytujących gier wyścigowych, między innymi Test Drive Unlimited Solar Crown, czyli gra, która jest grą zagadką i o której opowiem Wam jeszcze więcej w następnych odcinkach. A teraz trzymajcie się, na razie, hej!